Horban ostrzega przed znaczącymi ograniczeniami. Nawet 20%. Kraju profesor Andrzej Horban, jesteśmy bardzo bliscy tego, by wprowadzić ograniczenia dla niezaszczepionych. Jeżeli ludzie się nie zaszczepią, to w tych powiatach, gdzie jest dużo zakażeń, trzeba będzie wprowadzić znaczące ograniczenia, powiedział doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. Dodał, że mogą one objąć 20% kraju. Profesor Horban był pytany w TVN24 o rozwój czwartej fali epidemii. Cała Europa zaczynała otwierać oczy ze zdumienia, dlaczego ludzie się generalnie nie szczepią. My mamy taki sobie wynik szczepień, 60 parę procent. Na szczęście w grupie osób powyżej 70 roku życia to jest prawie 70%. W niektórych ponad 80%. Efekt jest taki, że 40% osób, które są niezaszczepione, po prostu choruje, powiedział szef Rady Medycznej przy premierze. Na pytanie, czy Polska wprowadzi wzorem niektórych krajów europejskich ograniczenia dla niezaszczepionych, odparł, jesteśmy bardzo bliscy tego, bo nie będzie wyjścia. To jest ostateczność oczywiście. To jest ostatnia rzecz, którą można zrobić. Ważność i skuteczność to są szczepienia. Jeżeli zaczynamy mówić o paszportach covidowych, to tracimy z oczu to, co jest ważne, czyli szczepienia, dystans, maski. Dopiero potem ograniczenia, dodał profesor Horban. Obostrzenia dla niezaszczepionych. Co rekomendowała Rada Medyczna? Profesor pytany, czy Rada Medyczna zarekomendowała rządowi wprowadzenie obostrzeń dla niezaszczepionych, odpowiedział, że cały czas rekomenduje się to samo. Metoda walki z epidemią jest jedna, szczepienia. Rada Medyczna rekomendowała prowadzenie polityki nakłaniania ludzi do szczepień, powiedział. Dopytywany, czy Polskę czeka lockdown, odparł, że jeżeli ludzie się nie zaszczepią, to przynajmniej w tych powiatach, miejscach, gdzie jest dużo zakażeń, trzeba będzie wprowadzić znaczące ograniczenia zachowania. Z tego co mi wiadomo, to jest około 20% powiatów, czyli 1/5 kraju zostałaby temu poddana, wskazał. W czwartek rano minister zdrowia Adam Niedzielski podał, że badania potwierdziły 28 128 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 497 osób z COVID-19, najwięcej w 4 fali pandemii. Niedzielski był pytany w RMF FM o możliwe obostrzenia. Rozpatrujemy wszystkie pomysły. Restrykcje nie są jedyną metodą walki z pandemią, powiedział.